Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszymi gośćmi dziś pan Andrzej Melak, prezes Komitetu Katyńskiego, radny Prawa i Sprawiedliwości. Witamy w studiu, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam Państwa. I pan Bartłomiej Misiewicz, Parlamentarny Zespół do Spraw Katastrofy Smoleńskiej. Witamy w studiu, szczęść Boże. Szczęść Boże, dobry wieczór. Panowie, minęły 4 lata, 4,5 roku właściwie od katastrofy smoleńskiej. Wszyscy boleśnie przeżywaliśmy tamte dni. Pamiętamy, co wtedy działo się na krakowskim przedmieściu, pamiętamy krzyż, modlitwy przy krzyżu, pamiętamy także tablicę, którą z inicjatywy prezydenta wmurowano na krakowskim przedmieściu, która miała być początkiem godnego upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej i cisza. I dalej nic się nie dzieje, 4,5 roku, tak jak powiedziałem, minęły. Do kogo należy pierwszy ruch, jeśli chodzi o umiejscowienie pomnika w Warszawie, w miejscu publicznym? Nie mówimy tutaj oczywiście o Powązkach, ale w takim miejscu, gdzie każdy z Polaków mógłby po prostu przyjechać i oddać hołd. Panie redaktorze, wydaje się całkowicie logiczne, że przy tego rodzaju katastrofie, której zginęła cała elita polska na czele z prezydentem, to rząd i następcy prezydenta powinni wystąpić z inicjatywą godnego uczczenia tych, którzy w imieniu całego narodu składali hołd zamordowanym polskim oficerom przez rosyjskich oprawców. Trzeba tu przypomnieć, że to byli jeńcy wojenni, elita Wojska Polskiego, 55% kadry oficerskiej Rzeczypospolitej. Wyśnionej, wymarzonej i oczekiwanej przez 5 lat tej elity, tego wojska, które przyniosło Polsce niepodległość w 1918 roku. Wśród tych, którzy zginęli, byli najznakomitsi obywatele Rzeczypospolitej i miasta stołecznego Warszawy. Byli honorowi obywatele, byli niezwykle zasłużeni dla miasta stołecznego Warszawy, oddani całkowicie temu miastu, a także ci, którzy byli zasłużeni dla Rzeczypospolitej. Całe życie poświęcili, by wyjaśnić zbrodnię katyńską. I wydaje się całkowicie poza dyskusją, że tym osobom z różnych partii politycznych, bezpartyjnym, należało postawić jak najszybciej pomnik, który czciłby ich utratę życia, którą ich spotkała w niewyjaśnionej do dziś okolicznościach nad Smoleńskiem, gdy rządzące elity polskie tego nie dokonały, to chcę przypomnieć, że dokonały to rodziny, że zawiozły do Rosji, do Smoleńska tablicę, która była tam przytwierdzona i mówiła prawdę przez pół roku. Gdy miał to miejsce odwiedzić prezydent Kwaśnie, ten Komorowski, Rosjanie zabrali tę tablicę, zdjęli i podali, przymocowali swoje fałszywe. Nikt nie ruszył palcem w obronie tego upamiętnienia. I dzisiaj, po 4,5 roku, gdy pomnika nie ma, to pytamy, kiedy będzie i dlaczego dopiero teraz następuje batalia, gdy jeszcze do niedawna znikały znicze, kwiaty, które przynosił naród dla upamiętnienia tegoż miejsca, które wybrał jako miejsce najbardziej godne, jako miejsce uosabiające Rzeczypospolitą. I w tym miejscu ten pomnik powinien powstać, o co do prezydenta Warszawy wystąpił Ogólnopolski Komitet Budowy Pomnika Ofiar Smoleńskich na czele z panem bernackim profesorem i panią Zuzanną Kurtyką, wdową po świętej pamięci Januszu Kurtyce. Panu Januszu Kurtyce,
prezesie IPN. IPN. No właśnie, to jest niesłychana sytuacja, w której tak naprawdę to rodziny, to społeczny komitet musi tę inicjatywę przejawiać w sytuacji, tak jak pan powiedział, w sytuacji, kiedy tak naprawdę mamy do czynienia tutaj z tak potężną, z tak ogromną tragedią narodową, gdzie giną nie tylko wysocy urzędnicy państwa polskiego, ale także, tak jak pan powiedział, zasłużeni. Panie redaktorze, ale przypomnijmy, że ten komitet działa od ponad 4 lat. Tak. To jest tak, że ten wniosek był już raz składany do pani prezydent Gronkiewicz-Waltz. Zostało to scedowane na konserwatora zabytków, który ponoć nie wyraża zgody na umiejscowienie tego pomnika na krakowskim Przedmieściu, tak jak pan Andrzej mówił, to Polacy, to warszawiacy wybrali to miejsce, to właśnie tam się spotykali rano 10 kwietnia i przez kolejne dni. I obecnie został ten wniosek formalny o wyznaczenie tego miejsca w centrum Warszawy na krakowskim Przedmieściu do pani prezydent ponowiony przez Społeczny Komitet Obchodów. Jeszcze raz, tak, żeby jeszcze raz się do tego stosunkować. I tak jak wczoraj to było na konferencji prasowej przedstawiane, został także wystosowany apel do kandydatów na prezydenta stolicy, żeby się do tej sprawy ustosunkowali. Mija równo 4,5 roku od katastrofy, a wciąż nie ma decyzji w tak podstawowej, ważnej sprawie dla Polaków i warszawiaków. Można w takim razie powiedzieć, że pani prezydent, czy włodarze stolicy, pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, w jakiś sposób utrudniają powstanie tego pomnika? Czy to jest uzasadnione? Panie redaktorze, włodarze stolicy zasłaniają się tak zwanymi sondażowymi badaniami opinii publicznej, gdzie prawdopodobnie, jak oni podają, znakomita większość tych, którzy się wypowiadają, jest przeciwna budowie pomnika poświęconego ofiarom smoleńskim. Ale te pomniki powstają w całej Polsce, w różnych miastach. Tak, no właśnie, nie tylko w Polsce. Panie redaktorze, powstało ponad chyba 4000 pomników, płyt upamiętniających te wydarzenie straszliwe w dziejach Polski, w kraju i za granicą. Warszawa jest tą enklawą, w której nie może powstać nic. Nie ma ulicy prezydenta Kaczyńskiego. Nie ma skweru, nie ma nic. Więc co, wstydzimy się tych osób, które zginęły tam nad Smoleńskiem za to, że w naszym imieniu upomniały się o osądzenie i ukaranie tych winnych największej zbrodni w dziejach II wojny światowej. Zbrodni dokonanej na niewinnych oficerach, którym się powinno zapewnić egzystencję, dobre przeczekanie wojny. Ich zamordowano strzałem w tył głowy. Chcę powiedzieć, że władze, tak jak pan prezydent, nie były takie wstrzemięźliwe i nie były takie powolne, nieruchawe, gdy chodziło o uczczenie najeźdźców, zbrodniarzy, którzy w 1920 roku najeżdżali Polskę, idąc na zachód Europy po trupie Polski. To właśnie nikt inny, tylko Kancelaria Prezydenta wystąpiła o wybudowanie pomnika poległym rosyjskim czerwonoarmistom i który miał być odsłonięty 15 sierpnia 2011 roku w dniu największego święta maryjnego i wojskowego, w dniu tak zwanego cudu nad Wisłą, kiedy nawała Tukaczewskiego rosyjska została zatrzymana, gdy uratowano Europę. To wtedy chciano odsłonić pomnik z długimi karabinami, krzyżami prawosławnymi. Ja wiem, każdemu należy się krzyż i 2 metry ziemi, ale tylko krzyż, tylko ta ziemia. Polacy pamiętają o swoich nawet wrogach. 40 hektarów ziemi jest w Warszawie poświęcone mauzoleum żołnierzom radzieckim. No właśnie, to jest właśnie ciekawa sytuacja, bo jakby tej decyzji pani prezydent nie wahała się pani prezydent, podejmując decyzję o przywróceniu pomnika tzw. czterech śpiących, braterstwa broni
sowieckiego pomnika, który ma powrócić do centrum warszawskiej Pragi. Tutaj nie było żadnych wątpliwości. Panie redaktorze, w mojej ocenie to też jest takie działanie na dzielenie Polaków. Właśnie, co na to prezydent Komorowski? Właśnie, ta inicjatywa prezydenta Komorowskiego, moim zdaniem, jest wyłącznie podyktowana czystą zagrywką polityczną, zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. Pojawia się informacja o tym, że prezydent zaprosi na spotkanie rodziny w tej sprawie, ale tylko te rodziny, które podpisały się pod listem do niego. A Ogólnopolski Komitet, który walczy o to, żeby powstał wreszcie pomnik upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu, zrzesza wszystkich i wszystkich zaprasza do współpracy. I nikogo nie dzieli. I robi to od ponad 4 lat. Bo nagle jest inicjatywa prezydenta Komorowskiego, już się do tego przyłącza pani Ewa Kopacz i podejrzewam, że za moment także pani prezydent Rutkiewicz-Waltz i konserwator Zabytków nie będą widzieli przeciwwskazań. Chciałbym tylko jeszcze przypomnieć, bo tutaj do tego, co pan Andrzej mówił, jakoś pani prezydent Rutkiewicz-Waltz nie miała problemu, żeby wydawać pieniądze na przykład na odbudowywanie tęczy na Placu Zbawiciela, która budzi wiele protestów. A pomnik, który miałby upamiętnić ofiary katastrofy smoleńskiej, o które zabiegają rodziny, nie budzi takich kontrowersji społecznych w Warszawie. Warszawiacy to miejsce wybrali i na Krakowskim Przedmieściu powinien ten pomnik przy Pałacu Prezydenckim stanąć. To mówi zarówno stowarzyszenie, to mówią rodziny i to od samego początku powtarzał także zespół parlamentarny. Ale rozumiem z panu wypowiedzi, że tak naprawdę chodzi o miejsce tego pomnika. Panie redaktorze, myślę, że muszę poprawić trochę pana Bartłomieja, bo nie tylko warszawiacy, Polacy z całej Polski, a także z różnych stron świata, tam właśnie w tym miejscu składali hołd i te miejsce wybrane. Mówił nam konserwator Zabytków, że krakowskie przedmieście jest nie do ruszenia. To dlaczego został rozebrany budynek przy podwalu i senatorskiej, powstał biurowiec? Dlaczego powstają nowe budowle, a dlatego pomnika nie ma miejsca? My nie chcemy pieniędzy od miasta i państwa. To trzeba jasno powiedzieć. My chcemy, żeby nam tylko wskazali miejsce. My jesteśmy w stanie zrobić to zrzutką tak zwaną społeczną, wdowim groszem. Będą inwestorzy, będą ci, którzy będą chcieli dołączyć swój grosz na taką inwestycję w postaci pomnika czczącego ofiary Smoleńska. Tego jestem pewny. A warto też dodać, że na pewno pomnik i projekt pomnika i zostanie przygotowany przez Ogólnopolski Komitet, który poświęcony jest budowie właśnie pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej, uczci wszystkie ofiary. A przy takich zagrywkach prezydenta Komorowskiego, który dzieli rodziny, które zaprasza na spotkanie do siebie. Ale pewnie ten pomnik prezydent z pod egidą prezydenta też będzie chyba pomnikiem wszystkich. Panie redaktorze, po takiej informacji, która przekazała pani dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta, że tylko wybrane rodziny zostaną zaproszone na spotkanie z prezydentem, to już dzieli. A co będzie dalej, nie wiadomo. Ja myślę, że ten projekt i gotowy pomnik to prawie już jest gdzieś w garażach, o którym my nic nie wiemy. Pan prezydent ma nadwornego rzeźbiarza, który wykonuje wszelkie pomniki i ten pomnik już będzie, czy konkurs będzie robiony właśnie pod tą właśnie osobę. My nie chcemy żadnego grosza państwowego, a nawet gdyby było, to czyżby ci, którzy zginęli, nie zasłużyli sobie na wdzięczność od narodu za to, co uczynili i za to, co wnieśli dla naszej ojczyzny, Warszawy, dla Polski? Rozumiem, że lokalizacja jest podstawową sprawą i panowie o tej lokalizacji myślicie Krakowskie Przedmieście. I to jest warunek rozpoczęcia prac projektowych, tak? Wskazanie tej lokalizacji przez władze miasta. Panie redaktorze, wydaje mi się, że nie tylko lokalizacja jest sprawą podstawową. Mówimy o stowarzyszeniu, które działa ponad 4 lata, zabiega o to. Sukcesywnie wszystkie te wnioski są ignorowane bądź zrzucane na konserwatora zabytków, który rzekomo nie znajduje możliwości wybudowania tam pomnika. Nagle do sprawy włącza się prezydent Komorowski. Nie przypominam sobie, żeby przeprosił za powtarzanie kłamstw, na przykład o winie pilotów, jeżeli chodzi o katastrofę smoleńską. Nie przypominam sobie, żeby przeprosił za to, że pozwalał
na profanację krzyża przed Pałacem Prezydenckim. Nagle się do tego włącza i jeszcze próbuje dzielić rodziny, a tym samym dzielić społeczeństwo. Więc to nie tylko o to chodzi. Po prostu próbuje się zepchnąć inicjatywę ogólnopolską, a tak jak pana mówi, nawet międzynarodową, budowę pomnika skupiającą wszystkie rodziny. Próbuje się dzielić, wykorzystując urząd państwowy, bo to chyba tak trzeba powiedzieć. Ja bym sobie życzył, żeby pan prezydent użył wszelkich swoich wpływów, sympatii, jakie ma ze strony rosyjskiej, do tego, by tam, na miejscu w Smoleńsku, stanął obiecany pomnik ku czci poległych w Smoleńsku. No, o tym jest cisza. No tak, to jest kolejna sprawa, bo pomnik w Warszawie, ale także tak, wypadałoby zająć się tym miejscem katastrofy, prawda? Rosjanie nigdy nie pozwolą na to, żeby postawić tam pomnik. Postąpią tak, jak postąpili z płytą smoleńską. Rosjanom zależy na tym, by sprawę wyciszyć, a pan prezydent i rząd polski powinni dążyć do odzyskania polskiej własności wraku samolotu i polskich czarnych skrzynek, by to śledztwo zostało dokończone i przeprowadzane badania na najważniejszych dowodach rzeczowych, a nie teoretycznie tylko. Sądzicie panowie, że to jest możliwe w obecnej sytuacji, takiej sytuacji międzynarodowej, tego, co Rosja w tym momencie robi na Ukrainie? No jeżeli się mówiło od początku, oddało śledztwo, skapitulowało się absolutnie, abdykowało się na rzecz Rosji, by prowadziła bez żadnej polskiej ingerencji śledztwo, to Rosjanie to wykorzystują. Rosjanie grają twardo. Niestety przeciwników mieli takich, którzy nie pozwolili zadbać o polski interes. Chyba nawet nie musieli specjalnie twardo grać, kiedy rozmawiali czy z Ewą Kopacz, czy z Donaldem Tuskiem, bo jak wiemy, nawet pielgrzymki, które 2 lata po katastrofie jechały na miejsce katastrofy, znajdowali nie tylko fragmenty samolotu, ale także niestety szczątki ludzkie. A możemy porównać to z sytuacją zestrzelenia malezyjskiego Boeinga, gdzie dokonali tego rosyjscy terroryści na zaminowanym terenie. Nie jest to jeszcze udowodnione, ale tak. No tak, no ale wszystko na to wskazuje. Na zaminowanym terenie pierwsze co to mieli odnaleźć czarne skrzynki i nie oddawać ich państwom zachodnim. Co się okazuje po 7-10 dniach, że przedstawiciel rządu Malezji w pomarańczowym kombinezonie odbiera z rąk terrorystów czarne skrzynki, a nie tak jak w naszym przypadku Jerzy Miller, płytę. I to też nie raz, tylko kilka razy, bo za każdym razem nagranie miało jakieś wady. Było manipulowane, tak jest. Proszę wziąć pod uwagę stanowisko rządu holenderskiego i porównać go do stanowiska rządu polskiego. Tam ci Holendrzy powiedzieli, najważniejsze doprowadzić do odzyskania czarnych skrzynek i wyjaśnienia przyczyn tejże katastrofy, tego zestrzelenia. To jest najważniejsze. Później będzie czas na znalezienie winnych, osądzenie ich i ukaranie, dążenie do ukarania. W Polsce nic. Dlaczego Rosjanie w Indonezji żądali swojej obecności w komisji, gdy tam rozbił się rosyjski samolot, chyba Suwoj? Suwoj. Tak. Żądali i otrzymali to, co chcieli. Tu niestety z naszej strony nie było osób kompetentnych. Zrezygnowali Polacy ustami pani Kopacz i pana Tuska z pomocy oferowanej przez NATO, Unię Europejską, Stanów Zjednoczonych. Zrezygnowali z tej pomocy, która mogła wszystko wykryć, miała środki, możliwości i doświadczenie. No na pewno rozszerzyć zakres tego śledztwa, tak. Zdecydowanie. No, pytań jest mnóstwo. Będziemy cały czas śledzić sprawę budowy pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej w Warszawie. Państwa oczywiście będziemy na bieżąco informować, jak będzie to wyglądać. Dziękuję panom za przybycie do studia. Pan Andrzej Melak, prezes Komitetu Katyńskiego, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. I pan Bartłomiej Misiewicz, Parlamentarny Zespół do Spraw Katastrofy Smoleńskiej. Również dziękujemy. Dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę. Wracamy jutro 21:40. Do zobaczenia.